wracamy właśnie do tunelu, który też jest dosyć ciekawy, ponieważ ten tunel w trakcie deszczu jest zalewany po to, żeby nie zalewać innych ulic, więc tutaj po prostu się zbiera woda z ulic, on jest zamknięty, a jak jest sucho, to wtedy jest znowu otwierany i można nim przejechać. Kiedyś jeden z pracowników tego tunelu zapomniał tak naprawdę włączyć taki specjalny alarm, dzięki któremu jest on zamykany i wjechali tutaj ludzie, niektórym udało się wyjechać, ale był taki przypadek, gdzie pan musiał wejść na dach swojego samochodu, ponieważ no, woda już sięgała kierownicę. Na szczęście nie było aż tak wielkie opady. Mimo wszystko jego auto zapewne było dość zniszczone po takiej ulewie, bo tutaj praktycznie albo po sufit sięga woda, albo gdzieś tam do połowy, no ale jest po prostu nieprzyjemny. Właśnie wyszliśmy od konsula, mieliśmy spotkanie z samym konsulem. Powiedział nam, że nie może odpowiadać za inne kraje, czy na przykład za Bali, czy nas wpuszczą, czy nas nie wypuszczą. I powiedział, że według niego jest wszystko ok, bo strona biometryczna nie jest zalana, nie jest rozwarstwiona. Dodatkowo pieczątka jest cała, pieczątka też jest ważna, no bo to mamy datę wjazdu do kraju. No i powinno się udać, ale nie gwarantuję, więc to już się okaże na lotnisku. My pojedziemy i tak. Jakby się nie udało, jakby coś był kiedyś, jakby był jakiś problem z tym, że na przykład by nas nie chcieli wypuścić z kraju, to wtedy musimy wyrobić sobie nowy paszport, co kosztuje 170 zł od osoby. Tymczasowy. Tymczasowy. Dodatkowo płacimy jakieś 100 ileś ringgitów, czyli kolejne ponad 100 zł za pieczątkę, bo musimy iść do urzędów malezyjskiego, żeby dostać nową pieczątkę tam wjazdu do Malezji. No i prawdopodobnie jeszcze koszt biletu, bo jeżeli nas nie wpuszczą, no to tracimy bilet lotniczy, a co jest najdroższe. I nocleg, i wszystkie inne dodatkowe koszty. Także same formalności to jest koszt około 300 zł, ale bądźmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że nam się uda. Jeżeli byście mieli wyrobić tymczasowy, to ile to trwa wyrobienie go? Od razu, godzina. Właśnie, godzinę trwa wyrobienie paszportu. Tylko do urzędu się jedzie i tam się najdłużej czeka na pieczątkę. Pierwsze co weszliśmy już i tak bym mógł kupę na rękę. I w ostatniej chwili się odsunęłam, bo byłabym cała. A gdzie weszliśmy? Weszliśmy do parku ptaków w Kuala Lumpur. Nie jestem przekonana co do tego miejsca jeszcze osobiście. Pierwsze wrażenie słabe, bo te klatki myślałam, że są większe, ale... Teraz zobaczyłaś. Zapłaciliśmy za te 63 ringgity, czyli jakieś 60 zł. Niecałe 60 zł. Nie wiem, czy to jest warte swojej ceny, w ogóle czy jest warte jakiejkolwiek złotówki. No dobra, przestrzeń faktycznie jest dość spora. Powiedzmy, że wystarczająca. Ja i tak nie znoszę zamykania jakiegokolwiek zwierząt. No ale jak już są takie wielkie tereny, no to powiedzmy, że jeszcze można na to jakoś przymknąć oko dla ptaków, które same w sobie też nie są jakieś wielkie, chociaż dla mnie to i tak ptak powinien latać wszędzie, a nie w obrębie jakiejś siatki. A według mnie to też może być bezpieczniejsze dla tych ptaków. Dobry. Tutaj mają bezpieczeństwo, nikt ich nie skrzywdzi. To prawda, nie mają wolności, ale mają dużą przestrzeń, tak jak Damaris mówiła, do latania. Zobaczcie. No tak, ale wolność jest najważniejsza w życiu. Ale mogłyby sobie nie poradzić na wolności. Kiedy wchodziliśmy i po chwili od wejścia stwierdziłam, że może nie będzie aż tak źle, nie spodziewałam się, że w dalszej części będzie w ten sposób jak tutaj, czyli my idziemy tak naprawdę na otwartej przestrzeni, nad nami nie ma żadnej siatki ani niczego, a te ptaki są pochowane w klatkach po prostu i szczerze żałuję, że weszłam i że wsparłam takie miejsce i że zapłaciłam za to i że przykro mi jest z powodu tych ptaków, że są zamknięte. No macie. Oj, serio? To jest co na później odkłada. Tutaj się chyba taniec godowo odprawia. Podryw. Jeśli chodzi o dalszą część parku,
nie było już tych ptaków zamkniętych w klatkach. To na plus. A ogólne wrażenie jest... Mam mieszane uczucia. Uważam, że... Thank you! Uważam, że zwierzęta nie powinny być zamykane w klatkach. W tej kolejnej części, w której nie było klatek, była taka wielka, ogromna przestrzeń zasłonięta siatką i te ptaki faktycznie tam latały i miały przestrzeń. No to było w porządku. Dlatego mówię, że mam mieszane uczucia, bo część była zamknięta, część była otwarta. Czy warto pojechać? No, gdybym ja miała zdecydować teraz, wiedząc, że były te klatki, nie pojechałabym tam, ale no decyzja należy do Was. Teraz weszliśmy do Parku Orchidei, który znajduje się zaraz przy Parku Ptaków. Tutaj wejście już było za darmo i jest możliwość, że spotkamy małpę. Przechodzimy przez płot z ogrodu Orchidei. Bo jak doszliśmy do końca, okazało się, że brama jest zamknięta. To Mari, dalej skacz, bo zaraz policja przyjedzie. Tutaj jest brama zamknięta, przeszliśmy dosyć spory kawałek tego parku. I się okazało, że... O, aparat to mała, tylko sobie bramę. Tu jest chudka w bramie. Mrówki po mnie chodzą. Prawo. O, policja. Dawaj. Za nami są te wieżowce, które widzieliśmy z dachu, jak byliśmy na dachu, na którym te helikoptery lądują. To jest obecnie najwyższy budynek, czyli Szczęście 6. I on ma 492 metry, a to jest wieżowiec, który jest wybudowany i w 2020 zostanie wybudowany, ukończony i będzie miał 630 metrów. Znaczy, o ile wyższy będzie 14.